Dzień dobry wszystkim, z tej strony Lourdes, witam was bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Assassin's Creed Valhalla. Aktualnie mamy przejść przez wrota Jotunheimu. Tak więc spójrzmy tak, by wybrać sobie w miarę najkrótszą drogę. Jednak mimo wszystko skorzystamy sobie tutaj. Mamy coś nowego w ekwipunku, a to chyba będą po prostu te łzy. Dobra, weźmy sobie tutaj szybką podróż. A następnie będziemy kierować się w stronę naszego zadania. Zobaczmy zatem. Na dobrą sprawę, tutaj powinniśmy sobie mimo wszystko zejść. A następnie będziemy się kierować w tył. Że nie będziemy tutaj chodzić sadzawką. Te kolory są naprawdę niesamowite. No dajesz, Eivor, jesteśmy już niedaleko. Dobrze, zatem przejdźmy przez wrota. Widzę, że znów kierujemy się w stronę światła.
Animacja trochę jak dementory w Harrym Potterze. Witamy z powrotem. Welcome back. Your face is bright and your eyes seem clearer. Tell me of everything you have seen. I have been to Asgard, the seat of the gods. I saw through Odin's eyes, just as you said. In every vision, I inhabited his form, lived as he once lived. In his body, I was myself, but I was carried by his whims. His thoughts were as known to me as my own. We were two, but we existed as one. And what have you learned? More than learned, I felt. I felt everything. His fears and doubts, his loves and passions. Incredible. What else? I consorted with Loki, the trickster. We quarreled often, as siblings. But soon our fights grew dark. When he revealed he had sired a wolf cub, my rage was unbound. Because he had hid the truth from you? Yes, because he knew that wolves were not allowed in Asgard. He flaunted my command. Perhaps this was the purpose of your vision. To overcome an inner fear, and find forgiveness in your heart. Maybe. Before my vision ended, I was seized by great purpose. I devised a plan, a voyage to Jotunheim. And then, I awoke. Interesting. Was there anything else? I heard a prophecy, warning of Ragnarok, the destruction of the world, the end of all time. And the Nornir, they warned me of the great wolf Fenrir, and how he hungered for my blood. But there was something else. Hope. I was undaunted by the coming cataclysm. Perhaps this aspect of your vision inspires bravery. Truly, you are touched by the gods. Was there more? W sumie opowiedzieliśmy wszystko praktycznie. There was nothing more. Nothing of great significance. The dream has faded. Eivor, your visions are unlike any I have encountered. Leave me now. I must think on what you have shared. No dobrze, uzyskaliśmy też dwa punkty umiejętności przy okazji. Od razu sobie je zastosujmy. I w następnym momencie będziemy mogli sobie już przypisać. Chyba, że mamy odporność, to w sumie lepiej nie rezygnować z tego. Mamy życie. Tak sobie myślałam, że może ewentualnie by zrezygnować z któregoś z punktów na cześć tego, ale jednak te wszystkie obrażenia są nam niezbędne. Myślę, że na tym zakończymy dodawanie naszych punktów. Zobaczmy sobie zatem również, jak wygląda kwestia naszych zadań. Widzę, że już jeśli chodzi... Czyli tak, tutaj mamy Oxenfordshire do wykonania oraz na naszej przystani mamy też W głąb siebie. A, po wyjaśnieniu jednej serii snów pora zagłębić się w kolejne. Zbierz roślin na kolejną miksturę walki. W sumie moglibyśmy zobaczyć, o co tu będzie chodzić. Lala. Kawał drogi. Potężny kawał drogi.
Myślę, że tutaj warto by było się wstrzymać z tym, ze względu na to, że jednak ten rejon jest bardzo silny. Jeszcze mamy, odszukaj wszystkie strony kodeksu, to na bieżąco, zlecenia. No dobra, w takim razie skupmy się na sugerowanych zadaniach z Oxenfordshire. Tutaj mamy tak, kamień paladynki. Przedsiębiorczy kupiec dostarcza zaopatrzenie do zamku Idwin. Odszukaj Fulkę i porozmawiaj z nią. Tutaj mamy osłab siły Lady Idwin, niszcząc jej zaopatrzenie, atakując jej posiłki i osłaniając Firth Gidrika. Osłab kontrolę Idwin nad Oxenfordshire. Dobra, luknijmy w takim razie, gdzie mamy to zadanie. To jest odszukanie Fulkę. I czy to zadanie w ogóle będzie poniekąd zaznaczone na naszej mapie? Chyba będziemy musieli w takim razie... O, tutaj możemy sobie zrobić najazd w ogóle. To jest bardzo dobry pomysł, szczególnie, że to jest sugerowana moc 90. To sobie na spokojnie poradzimy. Tu 340 to konkret. Tu 130. Myślę, że tak zrobimy. Tutaj mamy naprawdę niedaleko, więc chodźmy sobie do naszej łodzi. I od razu zrobimy sobie mały nalot. Tutaj też możemy tylko te dwa elementy. No szkoda. Dawno nie pływaliśmy, więc tym bardziej z chęcią wskoczę do naszej łodzi. Aj. Eivor, good to see you. Szczególnie, że ma ona nowy image. Wygląda naprawdę okazale. No dobra, tutaj w sumie mamy niedaleko, więc... Ej, czemu teraz tutaj mi się pokazuje, że sugerowana moc 220? Nie podoba mi się to. Kurczę, no faktycznie. Czyli trochę nas oszukało. Ewidentnie wyglądało na 90. No w takim razie... Musimy sobie tutaj oznaczyć to nasze zadanie. I jedziemy w kierunku naszego zadania. Can't raise the sail here. Strike up the tune. Let the sail out. Piękny żagiel. Naprawdę mi się podoba. Zobaczmy sobie. Tutaj mamy... O, więc w sumie nie wiem, czy się tu nie zatrzymamy, skoro wyszła nam sytuacja, że możemy sobie w tym momencie tutaj osłabić
tę kontrolę Idwin nad Oxenfordshire. Tak też zrobimy. Kołdeczko, nie odpłyń to ze mnie. Tutaj mamy jeszcze trochę żelaza. Więc sobie je pozbieramy. I ustawimy sobie to zadanie tutaj. Ono w sumie jest praktycznie przed nami, więc tutaj jeszcze widzę jedno żelazo. A nawet więcej. Spójrzcie, u góry tutaj są. I sobie w ogóle pan łowi. Widzę, że rybki biorą. O, konkretne okazy. Nie brzmią jakoś przyjaźnie, ale nic nam nie zrobił, więc... Tu jeszcze mamy jedno. No dobra, widzę, że to zadanie... Jest tutaj. Więc od razu się za nich tutaj weźmiemy. No witam serdecznie. W sumie wypadałoby sobie trochę pouzupełniać zdrowie. Oż kurczę. A ten dzidziarz, no. Ja ich nie lubię. Co nie tak łatwo się manewruje, co? Tym kijem. Dobra, to jeszcze nie wszyscy. Wydawało mi się, że ktoś tu jeszcze w nas strzelał. Gdzie jesteś, cwaniaku? Co się schowałeś, tchórzu? Z samym łukiem to ja się nie dziwię, że się tu chowasz. Dobra, zniszcz woz z zaopatrzeniem. Tutaj możemy sobie wziąć zatem weźmy sobie. A, w ogóle nie. Nie pochodnie. Tutaj trzeba strzelić. W sumie one i tak wybuchną. Więc na dobrą sprawę. No tylko się nie pal. Dokładnie. Nowa. Tutaj jeszcze wystarczy. Elegancko. No Eivor. Ja wiem, my łatwopalni te sprawy, ale... Jeszcze ktoś nas tu zobaczył. Jeszcze tu jest jeden. Coś mu tam tryska z tej ręki. A rzekłabym nawet, że skikuta. Ej, w ogóle na dobrą sprawę, to mimo, że ich tutaj pokonaliśmy... Ej, tutaj w ogóle leci tutaj do nas ten typek. Nie wiem, czy on nie będzie jakiś silny mocno. Zobaczmy. Możesz, kurczę. 130. O, elo. Dobra, spadamy.
do naszej łodzi. Miałam nadzieję, że chociaż może będzie miał 90, to jeszcze jakoś w miarę byśmy sobie go mogli rozwalić, no ale no niestety nie ma szans z takim levelem. Dobra, spadamy. Płyńcie, no. Zaznaczmy sobie od razu nasze zadanie. Need to row our way out. Sail! Catch the wind! Przydałoby nam się trochę żywności, ponieważ mamy słaby pasek życia. W sumie na dobrą sprawę chyba brakuje nam jeszcze jednego obozu takiego do zgładzenia. Może napotkamy go po drodze. Naprawdę czasami rozwala mnie to, że na automatycznym pływaniu. No i co, teraz jeszcze nam łódź utknęła? Co za bzdura. Na automatycznym pływaniu ta łódź potrafi po prostu wywalić na mieliznę, więc trochę to słabe. Spójrzmy na mapę, bo jesteśmy już troszkę, no naprawdę niedaleko. Naprawdę aż miło jest się wsłuchać w te pieśni. O, zatrzymajmy się. Pojawiła się informacja, dokładnie, tutaj możemy się zatrzymać. I tutaj mamy możliwość ponownego osłabienia. K
kontroli. Odejdźmy od steru i rozprawmy się z pozostałymi. Weźmy sobie na zadania i tutaj, żebyśmy widzieli. Sunen, guide me. No dobra, tutaj się kierujmy na te wieże. Let's go hooded here. Lola, nie są tacy lepcy. A ja nie mam życia. W sumie idealnie się składa na walkę. Panie pikinierze, proszę mnie tutaj nie dźgać. Dobra. Mam nadzieję, że ten mnie nie walnie teraz od tyłu. Byłoby słabo. Mogę coś zjeść. Świetnie. Kurczę, sporo ich tutaj. Niby się jakieś jedzonko przydało. Nie powiem. To ich tutaj mało nie ma. W sumie nie wiem, czy ja sobie tutaj na górę nie wskoczę. I na dobrą sprawę. Kurczę. No Eivor, dawaj. Tutaj chyba jakaś walka będzie się szykowała, czy mamy skrzynię? Dobra. Teraz... Fajnie by było obmyśleć jakiś fajny plan, ze względu na to, że... nie zaopatrzyliśmy się w żywność. Myślicie, że wskoczymy tutaj na tę linę? Nie. Trochę lipnie. Dobra. Ja się wycofam. Ze względu na to, że nie mamy życia. Sobie tutaj pozbieramy coś w koło. I wtedy się na nich rzucimy. Bo inaczej... o, niestety to się będzie mijać z celem. A, tutaj mamy picie ewentualnie. Dobra. Zdobyliśmy strzały łowieckie. Co by nie było, tutaj mamy ten port, więc i tak mamy możliwość szybkiego poruszania się. Dobrze, moi kochani, na dzisiaj będzie to wszystko z mojej strony. Oczywiście jak najbardziej zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Tym samym nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. Do zobaczenia. Cześć.